Witam po przerwie. To jest program Na językach, a przed nami długo wyczekiwana rozmowa. Przyrodnia siostra Dody przepłakała całe święta. Dramat siostry Dody. Wyrzucą ją na bruk. Doda ostro o przyrodniej siostrze. To tylko niektóre tytuły z prasy i z internetu. Rodzinne konflikty gwiazd od zawsze rozgrzewają plotkarskie media. O Dodzie i jej przyrodniej siostrze pisali już wszyscy. Ale tylko nam udało się z Pauliną Rabczewską porozmawiać przed kamerą. Dwa miesiące temu media obiegła informacja, że Doda ma przyrodnią siostrę. Sprawa wyszła na jaw, kiedy sąd orzekł, że ojcem 13-letniej Pauliny z Ciechanowa jest ojciec piosenkarki. Portale plotkarskie i gazety rozpisywały się o trudnej sytuacji finansowej przyrodniej siostry Dody. Spekulowały, czy gwiazda wesprze finansowo Paulinę, która rzekomo takiej pomocy oczekuje. W końcu znana z życia w luksusie i nie przebierająca w słowach Doda skomentowała sprawę na swoim profilu na Facebooku, pisząc: wypowiem się pierwszy i ostatni raz z racji tego, że szkoda mi moich starszych rodziców. Przechodzą przez piekło przed świętami. Na pytanie, czy zamierzam pomóc przyrodniej 13-letniej siostrze finansowo i jej matce, odpowiadam: a czy kiedy ja miałam 13 lat, ta matka myślała o mnie, chcąc zniszczyć moją rodzinę i zabrać mi ojca? Nie. Śmiejąc się w moje i mojej matki oczy, usiłowała rozbić małżeństwo moich rodziców, a w ostateczności zakończyło się jej własne, co za pech. Naturalnie można powiedzieć, że to nie wina dziecka, że jego matka rozkładała nogi przed nie swoim mężem, ale przecież ma to, czego sama chciała. Kocham swoich rodziców nad życie, rozumiemy swoje błędy i potrafimy sobie wybaczać, ale od tamtych osób się odcinam. Cóż ja mam czuć do kobiet, które chcą zniszczyć cudzą rodzinę? To musi kiedyś do nich wrócić. Życzę wam, abyście nigdy takiej osoby na drodze swojej nie spotkali. Nie mam z nią kontaktu, no jakoś na tym nie cierpię. Chciałam razu sprostować to, co piszą gazety, że nie płakałam święta, święta spędziłam bardzo dobrze. I no, nie chcę mieć kontaktu, nie oczekuję od niej żadnych pieniędzy i niech sobie tam żyje, jak to ona zacytowała, od tej rodziny się odcinam. Nie interesuje mnie w ogóle jej rodzina. Ona nie zna tej prawdy, bo chyba rodzice jej nie powiedzieli, że ten pan Paweł latał za moją mamą 2 lata. Zanim dopiero moja mama tak jakby mu uległa, tak? Z tego, co wiem z opowiadania mojej mamy, to moja mama pana Pawła pracowała. Potem wyszło jakoś tak, że pan Paweł latał za moją mamą. To nie było tak, że moja mama rozłożyła nogi sama, tak? Bo chyba to wynika z dwóch stron. Paulina podkreśla, że wbrew temu, co pisały media, nigdy nie oczekiwała niczego od swojej przyrodniej siostry, a po wypowiedziach Dody na temat jej mamy nie chce mieć z nią nic wspólnego. Ona nie powinna tutaj jakoś pomagać, no bo po co, tak? Ma swoje pieniądze, to są jej pieniądze, ja jej pieniędzy nie chcę i jakoś sobie sama poradzę w życiu. Po tym, co napisała, jest mi tak obojętna, że to już normalnie jest przeraża ludzkie pojęcie. Czytając to wszystko, co pisze, wpisy i w ogóle, nie chciała mieć ze mną kontaktu. Raz spróbowaliśmy, nie udało się, więcej od niej to nie wymagam. Tą panią, bo to też pani dla mnie jest, tak? Okej, szanuję, ale jak nie chcę, trudno. Mam jedną siostrę, kuzynkę mojej mamy, mam Weronikę i ona jest bardzo dobrą siostrą, fajnie się z nią dogaduje i nie mam żadnego problemu z tym, że tam ona nie chce ze mną mieć kontaktu. Fajnie się z nią dogaduje i nie mam żadnego problemu z tym, że tam ona nie chce ze mną mieć kontaktu. Na początku, jak wszystko wyszła sprawa, prawda? Moja mama tam myślała, że pewnie się ktoś odezwie czy coś i mama myślała, że Dorota pewnie będzie chciała poznać swoją siostrę, że ciekawość nawet, prawda? No i oczywiście tam nikt się nie odezwał, no to właśnie to taka była próba, prawda, że jak się dowie, jak jej ktoś powie, to nie, no oczywiście nie chciała, potem były jakieś tam z jej strony dogryzki, znaczy nie powiedziała nic złego o mnie, ale powiedziała coś złego o mojej mamie, a ja nie toleruję tego, żeby ktoś obrażał mojej mamy i to jeszcze publicznie, tak, więc kompletnie straciła to. Mama Pauliny, Małgorzata Zmudczyńska, dzisiaj boi się pokazać twarz. Obawia się nieprzyjemności ze strony wpływowej w Ciechanowie rodziny Rabczewskich oraz ich przyjaciół. Podkreśla, że decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o ustanowienie ojcostwa należała do Pauliny.
Ona się dowiedziała, że kto innym jest ojcem biologicznym w wieku 8 lat. Ona sama chciała, żeby ta sytuacja na papierze wyglądała inaczej. Trzeba było zrobić z tym porządek. Nie ukrywam, zanim się dowiedziałam, że jestem jej siostrą, kochałam, normalnie kochałam ją, miałam jej albumy, wszystkie, no i to było naprawdę dziwne, jak moja mama powiedziała mi, wiesz Paulinka, a wiesz, to twoja idolka, to twoja siostra. No to było strasznie dziwne, ale no najpierw myślałam, że mama zamiast sobie jaja robi to, a potem no jakoś to prawda była. Pani Małgorzata do końca miała nadzieję, że ojciec Dody będzie chciał odbudować relacje z drugą córką, a nie tylko płacić alimenty. Myślałam, że jakieś uczucia względem córki z nieprawego łoża będą. No niestety pomyliłam się. W dalszym ciągu tych uczuć dla niej nie ma. Nawet odrobina. Ten pan jest dla mnie obcym człowiekiem. Nie interesuje mnie, co on robi, czym się zajmował, co robił paręnaście lat temu z moją mamą. Dla mnie to jest ojcem tylko na papierku. Dalej mam brata, mamę, psa, wystarczy mi to, co mam. Gdyby siostry Rabczewskie poznały się, mogłoby się okazać, że bardzo wiele je łączy. Choćby zamiłowanie do sportu, muzyki i mody. Jednak w tej bajce nie będzie chyba happy endu. Na początku, Jezu, jak ja się cieszyłam. Nadal słuchałam jeszcze bardziej. Słuchałam, śledziłam wszystko i ten, ale potem już tak zasadniczo jak wyrastałam z niej, jakoś tak, że o Jezu, przecież to moja siostra, ja jej w ogóle nie znam. I jakoś tak, jakoś mnie zaczęło odrzucać. Różowy kolor stał się moim niebieskim kolorem. No i jakoś tak zaczęłam w ogóle odrzucać ją powoli, powolutku. Jak już miałam na przykład 11 lat, już nie słuchałam Doroty. Ten wywiad jest pierwszym krokiem, żeby jej uświadomić, że nie powinna publicznie mówić takich rzeczy. No, powinna na przykład, nie wiem, wziąć od swoich rodziców numer do mojej mamy i to powiedzieć w twarz, w jednej osobie, a nie napisać na Facebooku do 23 milionów ludzi, tak? Bo to nie jest ich sprawa, tylko sprawa mojej mamy, mnie i rodziny Doroty. A ona to nie rozumiała chyba i naprawdę lubi być kontrowersyjna. Bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. No i w ten sposób Doda nie tylko nie zyskała siostrę, ale jeszcze straciła być może największą fankę. My próbowaliśmy uzyskać komentarz Dody, ale nie była zainteresowana. Na dzisiaj na językach to już wszystko. Zapraszam na TVN Player.